Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na drugą część zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj będziemy zwiedzali część Szklarni Tropikalnej i chciałabym, żebyście się skoncentrowali nie tyle na nazwach roślin, co po prostu, żebyście obserwowali, w jakich warunkach te rośliny rosną i w jak piękny sposób są te rośliny eksponowane. Chociażby na przykładzie tej paproci. Zobaczcie, jak ma piękną, zrobioną na takim stelażu, taką aladonicę. Przepięknie to wygląda. Tutaj ogromny kroton stał na wejściu. Wyglądało to bardzo ładnie. Tutaj widzicie przepiękne begonie, które no, mnie urzekają liśćmi, które mają. Te liście są tak piękne, że już nawet nie tyle kwiaty są bardzo efektowne, co właśnie te liście. Tak ciekawe, tak, o tak różnej strukturze, o tak różnych zabarwieniach. Jedne są gładziutkie jak aksamit, inne są takie karbowane mocno. Też jakieś mają takie, są włochate, no i barwy tych liści są dla mnie po prostu niesamowite. No tutaj widać o te włoski przy większym zbliżeniu. No sami musicie przyznać, że aż się ma ochotę to dotknąć i zobaczyć, jak to chrobocze. Zapraszam Was bardzo chętnie, żebyście oglądali ten film do końca, ponieważ naprawdę mam bardzo dużą niespodziankę. Mianowicie zobaczycie dziwidło olbrzymie, które jest po prostu zakwitnie i jest to roślina naprawdę rzadko spotykana i naprawdę bardzo dużym wydarzeniem jest moment, kiedy ona kwitnie, bo kwitnie bardzo krótko i dopiero po raz pierwszy zakwitnie w Polsce, właśnie w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Ta begonia jest przepiękna, ogromne te liście na mnie zrobiły bardzo duże wrażenie. No i ta begonia obok. Przepiękne. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie miałam w domu begonii. Mam tą begonię makulatę w tej chwili pierwszy raz. No ale ta zrobiła i ta obok na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie. Są przepiękne begonie i naprawdę te poszczególne liście są takie sprawiają wrażenie, że przynajmniej ja miałam ochotę każdy liść dotknąć, bo po prostu te włoski aż się proszą, żeby dotknąć te liście. No oczywiście tego nie robiłam, bo jakby każdy z nas dotykał te liście, no to myślę, że te rośliny źle by to zniosły. No ale oczywiście w ogrodzie jest możliwość, te rośliny nie są odgrodzone od nas szybą. Mamy taki bezpośredni kontakt, więc można poczuć te rośliny po prostu bardzo, bardzo blisko. Bardzo byłam zachwycona tymi begoniami, no i tak samo tutaj. O, tutaj widzimy mimozę. Mimoza, muszę Wam powiedzieć, to był taki pierwszy kwiat, gdzie ja moich synów uczyłam wrażliwości na to, żeby szanować rośliny. I pamiętam, że tak szukałam właśnie mimozy i pokazałam im, jak kwiat nie jest obojętny na nasz dotyk i jak trzeba być uważnym. I muszę Wam powiedzieć, że przynajmniej na moje dzieci zrobiło to wrażenie i rzeczywiście zachowywały później pełen szacunek do roślin. Także to jest taki sposób na wychowanie naszych dzieci, żeby po prostu traktowały rośliny jako żywy organizm. No i tu widzicie fantastyczne palmy. No te palmy rzeczywiście są duże, one są bardzo okazałe, no bo to jest taka szklarnia. No tu widzimy też te liany, mostki, no
te rośliny, które po prostu nie tylko na dole, na tym dolnym poszyciu, ale trzeba po prostu podnieść głowę, żeby zobaczyć u góry, jak to wszystko wygląda. Palmy układają się przepięknie, mają ogromne liście. No, wygląda to naprawdę w sposób taki bardzo, bardzo efektowny. To są ogromne egzemplarze. No, ja bardzo lubię też tu te zwisające rośliny, te epifity, które po prostu żyją wśród tych drzew. No, na mnie to robi bardzo duże, duże wrażenie. Tam jest zresztą ogromna monstera też widoczna. I widzimy, teraz możemy tak zapamiętać te obrazy tych roślin i później widzimy, w jakich warunkach one żyją. Tak samo tutaj widać fantastycznie te łosie rogi, które nie potrzebują doniczki, tylko wystarczy właśnie umocować je czy na kawałku kory, czy właśnie jakoś w powietrzu. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. No, widzicie tutaj też potężne monstery. Także te rośliny są naprawdę takie bardzo dżunglowe. Za chwilę zobaczycie fiołki afrykańskie, które ja bardzo lubię. Nigdy nie widziałam w naturze fiołków afrykańskich. To jeszcze chyba nie są te fiołki. To nie są fiołki. Bo tutaj jest ten patyczak, ten, który rośnie do góry. Też bardzo efektowna roślina. Dopiero zobaczyłam, jak wygląda duży egzemplarz. Bo w takich szklarniach, o teraz chyba są fiołki. Tak, no przepięknie wyglądały w naturze. Już sobie wyobraziłam, jak to wygląda. Zobaczcie, takie poszycie fiołków. Przepięknie to wygląda. Przepięknie. No tutaj widać przepiękne filodendrony, tam chyba anturium w głębi jest też. Te filodendrony są po prostu cudne. I co zauważyłam też, jak się chodzi po takich szklarniach, że rośliny to nie są takie idealne, że one mają też liście, które są suche, które umierają. To nie są idealne przedmioty, które po prostu nie umierają i będą stanowiły taki nieskazitelny element w naszych mieszkaniach. No tutaj pięknie, to jest anturium, to wygląda przecudnie. No i tutaj ten filodendron, no tnie się po drzewie, przepięknie to wygląda. No, widzicie, tutaj są te liście, które są suche, które umierają i po prostu tutaj też filodendrony te. I to widać, że to żyje, to jest żywy organizm. Jedna część rośliny umiera, druga rodzi się od nowa i odtwarza się to życie. To wygląda bardzo fajnie i tak naturalnie, tak jak po prostu w lesie czy w dżungli, tak po prostu jest. Tutaj są storczyki, no i moje oplątwy. Tutaj nawet nie wiem, co to była za roślina. Nie pamiętam, ale bardzo ładna. Takie żółte, piękne kwiaty ma. No, bardzo efektowna. Zresztą widzicie sami, jak to ładnie wygląda. No i storczyki. Tutaj te storczyki są bez ziemi. W taki sposób, tak jak rosną w naturze, pokazane. Z tym, że tutaj jednak była bardzo duża wilgoć i co pewien czas była taki rzut pary wodnej był.
taka mgiełka wodna, więc tutaj była rzeczywiście ta wilgotność zachowana. Stąd te storczyki, wszystkie te korzenie, jak widzicie, miały tak jak rosną w naturze, bo rzeczywiście była podwyższona wilgotność i to wtedy zupełnie inaczej. O, tutaj widać też te oplątwy, tutaj z prawej strony widzicie tą wielką, dużą oplątwę. No, bardzo ładne były, duże. I tutaj są te zwisające, nie pamiętam jak one mają, jak te oplątki się nazywają. O, tutaj je widać świetnie. No, bardzo ładne, bardzo duże są. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieli, jak tutaj w którymś momencie jest taki rzut pary, ale chyba nie było widać. No i przepiękne tutaj kwiaty różne. Tu próbowałam nakręcić ten kwiat, ale jakoś chyba nie do końca mi to wyszło. Ale zresztą jak pięknie storczyki kwitną. O, i tutaj zobaczcie te epifity, te patyczaki, te różne takie zwisające razem z tymi oplątwami. No, wygląda to naprawdę bardzo spektakularnie i to się człowiek czuje tak, jakby był w prawdziwej dżungli. Ja jestem zakochana osobiście teraz w tych oplątwach i to właśnie tych wiszących. No i te patyczaki wyglądają przepięknie. To są naprawdę efektowne rośliny, zwłaszcza jak są duże i tak prowadzone w taki sposób, tak jak tu widzicie, no to ma się wrażenie, że się jest rzeczywiście w prawdziwej dżungli. Nie wiem, czy jak ja opowiadam Wam, zwłaszcza, że ja staram się opowiadać o swoich emocjach, o swoim wrażeniu, nie tu jako fachowiec, że będę wymieniać Wam nazwy, żebyście zwrócili na to czy na coś innego uwagę. Ja bym chciała, żebyście się poczuli tak prawdziwie w tej dżungli, bo to jest właśnie ten efekt takiego. Szkoda, że nie czujecie też tej wilgoci. Ja jeszcze pamiętam ten klimat, ten zapach, bo ta wilgoć plus te rośliny dają taki specyficzny zapach, który po prostu pozwala odpocząć i zrelaksować się. To naprawdę jest takie bardzo miłe uczucie. Myślę, że takie spacery po takich szklarniach naprawdę są bardzo miłe i można się z nich bardzo dużo nauczyć, dlatego że mamy, to są te same rośliny, które my mamy w doniczkach i nie warto się uczyć na pamięć co, jak, ile podlewać, tylko trzeba się skupić właśnie w jakich one żyją naturalnych warunkach, obserwować to i wtedy wiemy po prostu, czy taka roślina żyje na podszyciu, czy żyje u góry, czy tak jak epifity tutaj na tych konarach i zwisają i płoną tą wilgoć z tego powietrza. No i wtedy to po prostu widać, jak można je prowadzić w domu. No, mnie bardzo to się podoba. Ja uwielbiam tego typu obrazy, bo ja je zapamiętuję. Zawsze jak widzimy tą mnogość roślin, to po prostu już sobie możemy wyobrazić, którą roślinę mamy i w jakich warunkach ona powinna żyć u nas w domu, żeby były jak najbardziej zbliżone do tych warunków naturalnych. Tutaj dżunglowe kaktusy widać. No muszę Wam powiedzieć, że ta druga szklarnia najbardziej mi się podobała, dlatego że o tutaj to jest ten taumatyfilum. Przepięknie wygląda. Zobaczcie, jak ogromne liście, jak położyłam rękę, bo to jest naprawdę, te liście były tak ogromne. One mają, o tutaj widzicie, tak troszeczkę ten pień taki charakterystyczny tworzą. Jak gubią te liście, to z biegiem czasu tworzy się im taki bardzo charakterystyczny pień. A te liście naprawdę, słuchajcie, oj, tutaj fitonie widać, jak pięknie. Już wiemy, gdzie ona żyje, że ona potrzebuje dużo wilgoci i żyje tak w podszyciach. No i tu jest ta Diefenbachia. Piękna jest, bardzo ładna, ona ma te liście, ale zwróćcie uwagę też, ona ma tam pożółkłe jakieś liście, więc w naturze nie ma takich idealnych kwiatów i o tym musimy pamiętać.
Po prostu takie jest życie. Część roślin umiera po to, żeby następne mogły czerpać z niej te wartości odżywcze. No i ja jestem zakochana w tych epifitach, w tych. No tutaj jeszcze raz tą widać, tą Tiefenbachię i te jej przepiękne liście, przepiękne. Tutaj jeszcze widać zupełnie odizolowane, w specjalnym takim szklanym pomieszczeniu były jeszcze te oplątwy. No i tutaj zobaczcie aglaonemy, też różne rodzaje, tutaj są te większe i też widać jak, a tutaj są te mniejsze. I zobaczcie jak one są różne, jedne są naprawdę jako duże egzemplarze, a drugie jako małe i one tutaj wbrew pozorom wcale dużo światła nie mają. No i tutaj mamy kolejne aglaonemy, też o różnych wybarwieniach liści. Już widzimy, jak one mniej więcej rosną, że one raczej rosną w tym dolnym poszyciu. Co już nam też daje wskazówkę, że one nie są wymagające aż tak bardzo co do ilości światła. Za chwilę wielkimi krokami będziemy zbliżać się do naprawdę największej atrakcji ogrodu botanicznego. W tej chwili przynajmniej, jeżeli chodzi o ciekawostkę, tutaj to ta pani już pilnuje tego dziwidła, żeby nikt tam nie dotykał tej rośliny. Zwiedzając szklarnię tropikalną, oczywiście trafiłam na dziwidło olbrzymie i z tego co wiem, to jest naprawdę wielkie święto w naszym stołecznym ogrodzie botanicznym, ponieważ po raz pierwszy w Polsce zakwitnie ten kwiat. To jest niezwykły kwiat i z tego co wiem, to specjalnie na tą okazję ogród botaniczny, czyli ta szklarnia tropikalna będzie otwarta do godziny 24. I tak jak Wy dzisiaj oglądacie ten film w poniedziałek, tak w niedzielę ten 13 czerwca dziwidło olbrzymie zakwitnie.
Wiem, że będzie transmisja na ten moment. Warto, żebyście weszli sobie na stronę na Facebooku, na stronę ogrodu na Facebooku i oglądnęli. W tej chwili widzicie zdjęcia tego dziwidła i tu jest ta pokazany ten etap, który ja widziałam, jak byłam. No ja byłam dużo wcześniej niestety i nie miałam przyjemności oglądania tego pełnego rozkwitu tej rośliny. Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze i należy do rośliny obrazkowatych. Jego kwiatostan jest monstrualnych rozmiarów, jak wy widzicie, i bywa, że osiąga wysokość nawet 2 metrów i nawet 1,5 metra szerokości. Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrasta z ukrytej pod ziemią, ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów bulwy. To w niej gromadzi się w tej bulwie cały ten materiał zapasowy, który umożliwia wzrost liścia. Dlaczego ten kwiatostan jest tak olbrzymi? To do końca nie jest zbadane i tego dokładnie nie wiemy. W każdym razie miałam to szczęście, że mogłam zobaczyć naprawdę ten spektakularny kwiat. No my idziemy tutaj dalej, zwiedzamy tą szklarnię tropikalną i to, co Wam wspominałam, warto napawać się tym klimatem i obserwować rośliny, poddać się temu nastrojowi, żeby widzieć, w jakich warunkach nasze rośliny powinny rosnąć. Zobaczcie, jak to jest ciekawa też palma, jak ma te piękne tutaj kwiatostany. Bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ja osobiście bardzo byłam zachwycona pobytem w ogrodzie botanicznym i nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pojechałam między innymi na wystawę fiołków afrykańskich, bo takowa była w ogrodzie botanicznym i miała się odbyć 5 i 6 czerwca. Natomiast 5 czerwca było tak duże urwanie chmury, tak olbrzymi deszcz padał i to taki gradowy deszcz, że ta wystawa fiołków została zniszczona, te fiołki zostały zniszczone i niestety na drugi dzień, bo chyba to był 4-5, to czy 5-6, już nie pamiętam dokładnie, i jak ja przyjechałam na drugi dzień, to niestety nie było już tej wystawy, została odwołana, ponieważ ten deszcz po prostu zniszczył te fiołki. Było mi bardzo smutno z tego powodu, przede wszystkim naprawdę ze względu na to, że te osoby, które wystawiały te fiołki, poniosły olbrzymie straty, bo tak jak Wam wspominałam, to były fiołki odmianowe, to nie są fiołki, które można kupić w markecie, więc no tym bardziej było to przykre, no ale niestety no tak się zdarzyło, że niestety była odwołana ta cała wystawa fiołków. Ale przy tej okazji nie widziałam fiołków, ale trafiłam właśnie na ten moment, kiedy to dziwidło olbrzymie z Sumatry zakwitło i byłam naprawdę zachwycona tym kwiatem, ponieważ pierwszy raz widziałam go na żywo. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że również spodobało Wam się dziwidło olbrzymie, bo jest to naprawdę atrakcja, ponieważ pierwszy raz w Polsce zakwitło to dziwidło, więc fajno ma taka propo nazwę, dziwidło olbrzymie. Także warto jest odwiedzać ogrody botaniczne, wspierać je, dlatego że zobaczcie, mamy namiastkę prawdziwej dżungli i możemy obserwować nasze rośliny tak, jakby rosły w naturze. Nie każdy z nas wyjedzie do dżungli i nie każdy z nas będzie mógł odwiedzić naturalne środowisko, natomiast odwiedzając takie tropikalne szklarnie, mamy namiastkę tej natury i prawdziwej dżungli,
tak jakbyśmy tam byli w rzeczywistości. Poza tym jesteśmy w stanie w takich szklarniach obserwować naturalne warunki naszych roślin, które hodujemy w doniczkach. Widzimy, jak je prowadzić, jakie mają wymagania i tego typu obrazy zapamiętuje się łatwiej niż uczenie się poszczególnych roślin i warunków, jakie im są niezbędne do wegetacji i do prawidłowego rozwoju. Poza tym myślę, że widzimy również, jak te rośliny będą wyglądać, kiedy będą już wiekowe, kiedy będą większe, kiedy będą osiągały swój taki wiek dorosły. Bo często mamy małe rośliny, a dopiero w naturze obserwujemy rzeczywiście ich piękny, efektywny i taki bardzo, bardzo spektakularny efekt, który jest nam bardzo trudno osiągnąć w domowych warunkach. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i po jeszcze chwilę zrelaksujcie się i poddajcie się odgłosom dżungli i obserwujcie tą zieleń i odpoczywajcie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć!